Dzień dobry. Ostatnio zastanawiałem się, jak to jest z mikroautami, czterokołowcami, na które niepotrzebne jest prawo jazdy. W tym materiale chciałbym przedstawić, jakie są zasady i polecić dwa autka, którymi możecie się poruszać bez tego dokumentu. Zapraszam w takim razie do obejrzenia i pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału. Zacznijmy od tego, że w Polsce nie ma możliwości prowadzenia pełnowymiarowego auta bez kategorii B. Są jednak dwa wyjątki, a w zasadzie trzy, gdzie takie autko, pojazd będziecie mogli prowadzić nie posiadając prawa jazdy. Co prawda, pojazdy te nie będą prawdziwymi samochodami osobowymi, ale bardzo będą je przypominać. Będą to tak zwane pojazdy czterokołowe i tutaj jest bardzo ważny podział ich na dwie kategorie według wagi. Pierwsza kategoria to tak zwane pojazdy lekkie, czyli do 350 kg i oznaczone unijną homologacją L6E. Druga kategoria to tak zwane pojazdy ciężkie w zakresie masy z przedziału 350 do 550 kg i oznaczone unijnie homologacją L7E. Zacznijmy od pierwszej grupy, czyli L6E. Pojazdy te nie rozwijają zawrotnych osiągów i ich prędkość maksymalna wynosi 45 km na godzinę. Moc to maksymalnie 4 kW. Są za to plusy takiej konstrukcji. Masa oraz moc przekłada się na zużycie paliwa na poziomie poniżej 3 litrów na 100 km. To właśnie dzięki spełnieniu wymogu niewielkiej masy oraz pojemności silnika samochód taki mogą prowadzić osoby nie posiadające prawa jazdy. Wymagane jest jedynie posiadanie uprawnienia zwanego AM, które można już uzyskać w wieku 14 lat. Uzyskanie tego typu dokumentu jest dużo łatwiejsze niż dorosłego prawa jazdy kategorii B. Wymagane jest odbycie szkolenia, czyli 10 godzin teorii oraz 10 godzin praktyki. Egzamin zdajemy w miejscu odbywania szkolenia. Następnie przystępuje się do właściwego egzaminu w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Tutaj musimy mieć również orzeczenie lekarskie, a osoby niepełnoletnie ponadto muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Cena takiego kursu wynosi około 700 zł i jesteśmy taki kurs w stanie zrobić naprawdę bardzo szybko. Czasem nawet w ciągu miesiąca. Jeśli chodzi o pojazdy z drugiej grupy, czyli tak zwane ciężkie, oznaczone jako L7E, na nie trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B1. Na kurs przygotowujący na kategorię B1 można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia. Kurs jest dłuższy niż w przypadku kategorii AM. Dla B1 jest to minimum 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 30 godzin praktyki, czyli jazd na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Natomiast podobnie jak w przypadku AM, przeprowadzany jest wewnętrzny egzamin, czyli w ośrodku, w którym odbywało się szkolenie. I dopiero później następuje właściwy egzamin przeprowadzony w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Cena kursu wynosi około 1400 zł. Co nam daje wówczas taka kategoria? Możemy prowadzić pojazdy znacznie szybsze i cięższe niż te z kategorii AM. Ich masa może wynosić do 550 kg, a moc silnika nie może przekroczyć 15 kW, czyli około 21 koni mechanicznych. A w tym przypadku taki pojazd rozwija już prędkość rzędu 100 km na godzinę. Uwaga! Są jednak odstępstwa od tych dwóch pierwszych reguł. Niektóre pojazdy, które pojawiają się na polskim rynku, rejestrowane są jako motorowery. To tak zwane minikary, które są dosyć rzadko spotykane na drogach. Jednak może to ulec zmianie z biegiem czasu. Do prowadzenia motorowerów upoważnia wyłącznie dowód osobisty, jednak trzeba mieć ukończone, uwaga, 18 lat. Zanim jednak kupisz taki pojazd lub wyjedziesz na drogę, warto zapoznać się z dokładnymi parametrami, a także przepisami ruchu drogowego. Istotną zaletą samochodów bez prawa jazdy jest to, że ich obecni posiadacze prawdopodobnie nie planują użytkowania tego typu samochodu przez wiele lat. A zatem istnieje dość spory rynek aut używanych w tej kategorii. W dodatku są to samochody charakteryzujące się niewielkim zużyciem oraz niewielkimi przebiegami. Najtańsze modele używane kosztują od 6000 zł. Za zadbane egzemplarze zapłacimy jednak kilkanaście tysięcy złotych. Nowy pojazd to już wydatek przynajmniej 30 tysięcy złotych, a dobrze wyposażony kosztuje już od 45 tysięcy w górę. Jaki zatem model wybrać, jeśli chodzi o zakup pojazdu na kategorię AE? Wybór jest przeogromny. Ja jednak polecam tutaj francuską firmę Aixam.
Przedsiębiorstwo motoryzacyjne zostało założone w 1983 roku we Francji. Pierwszy pojazd pod szyldem marki został wypuszczony na rynek niecały rok później. Głównym celem firmy była produkcja mikrosamochodów, czyli aut o masie nieprzekraczającej 550 kg. W 2009 roku Aixam przyjęło koncern Nice Car Company, zajmujący się projektowaniem samochodów z napędem elektrycznym. Polecanym przeze mnie modelem jest Aixam City. Za około 12 tysięcy złotych kupicie auto z 2011 roku. Francuskie autko wygląda ciekawie, ma dwukolorowe nadwozie, co ciekawe nie jest ono lakierowane, lecz tłoczone w odpowiednim kolorze, co ma tę zaletę, że w przypadku stuczki nie ma problemów z doborem odpowiedniego odcienia lakieru. Pojazd zbudowany został na aluminiowej ramie. Aluminiowe jest również podwozie. Pozostałe zaś elementy nadwozia zostały wykonane z tworzyw sztucznych. Priorytetem oprócz bezpieczeństwa jest tutaj masa własna. Gotowy do jazdy Aixam City waży 350 kg. Tego oczywiście wymagają przepisy. Maksymalna ładowność wynosi aż 325 kg. Wnętrze jest dość spartańskie. Jak okiem sięgnąć, rozciąga się królestwo taniego, twardego plastiku. Jedyne tapicerowane elementy to fotele, które, co jest dość zaskakujące, dają się jedynie przesuwać w przód i w tył i nie mają regulacji pochylenia oparcia. Wygląd wnętrza nie jest specjalnie wyszukany, a wprawne oko dostrzeże elementy obsługi pochodzące z modeli Renault. Nic dziwnego, skoro Aixam to francuski samochód. Zegary są proste, bo oprócz prędkości i kilku istotnych z punktu widzenia obsługi kontrolek, w tym wskaźnika ilości paliwa, nie pokazują niczego więcej. Auto posiada pełną wentylację, otwierane mechanicznie szyby, droższe modele mają już elektrykę. Wycieraczkiem przedniej szyby, regulowany od wewnątrz lusterka zewnętrzne, światła ostrzegawcze oraz oświetlenie zewnętrzne. O wygodach można więc zapomnieć, ale też nie dla wygód to auto zostało stworzone. Źródłem napędu Aixama jest dwucylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny o pojemności 0,4 litra. Osiąga moc 5,4 konia przy 3200 obrotów na minutę. Są to maksymalne obroty tego silnika. Szczytowy moment obrotowy, całe 14 Nm, da się wykrzesać już przy około 2400 obrotów na minutę. Takie osiągi nie są w stanie zrobić krzywdy mało wytrawnemu kierowcy i, co równie ważne, otoczeniu. Aby łatwiej było obsługiwać ów wynalazek na kołach, zastosowano bezstopniową skrzynię biegów z możliwością wyboru kierunku jazdy do przodu lub do tyłu. O przyspieszeniu nie może być mowy. Od pojazd nabiera prędkości aż do maksymalnych 45 km na godzinę w całe 17,9 sekundy. W mieście Aixam nie jest za wali drogą. Na jednojezdniowych ulicach i tak trudno jechać szybciej niż 45-50 km na godzinę. Nawet na 2-3 pasmówkach, poruszając się swoim tempem skrajnym pasem, można czuć się jako pełnoprawny uczestnik ruchu. Jeśli chodzi natomiast o autko na uprawnienie B1, tutaj mamy już większe pole do popisu. Warto zainteresować się mikrokarem, autkiem budowanym przez grupę Benetti, francuską firmę lepiej znaną z budowy łodzi. Zaczęła budować małe samochody, kiedy Francja wprowadziła prawo, które mówi, że niepotrzebne są prawo jazdy na prowadzenie niektórych małych samochodów. Mikrokara MC1 kupicie z 2008 roku za około 10 tysięcy złotych. To zasilany benzyną dwucylindrowy samochód miejski o masie piórkowej, o pojemności 550 cm i osiągający moc 20 koni. Na papierze sensowne statystyki mikrokara wydają się mieć sens. Niska waga, niska emisja, niskie ubezpieczenie oraz niskie koszty eksploatacji. MC1 ma aluminiowy szkielet z kompozytową karoserią. Witryna mikrokar odnosi się do MC1 jako posiadający uwodzicielską elegancję i płynne linie. Czy pojazd jest ładny? Ciężko powiedzieć, ale jak wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Jeśli chodzi o wnętrze, mamy bezsmakowy, wzorzysty materiał i słoje drewna, które wyglądają, jakby zostały wydrukowane i po prostu przyklejone. Tylko pamiętajcie, że tutaj chodzi o pojazd, który przewiezie nas z punktu A do B. Nie możemy od takich pojazdów wymagać awangardowych wnętrz. Podsumowując, będę brutalnie szczery. Mikrokar, nie oszukujmy się, nie ma uroku.
Jednak to znana marka i w razie awarii nie będziemy mieli problemu z częściami. Miłośnicy samochodów nigdy takiego auta nie kupią, ale osoby, które mają ukończony kurs B1, z pewnością docenią zalety tego pojazdu. Podsumowując, jak widzicie, bez prawa jazdy możemy poruszać się pojazdem mechanicznym i mamy na to trzy opcje. Mamy uprawnienie AM, B1 lub pojazd musi być zarejestrowany jako motorowy. Wówczas wystarczy dowód osobisty i ukończone 18 lat. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy polecacie auta, którymi można poruszać się bez prawa jazdy kategorii B. Jakie są Wasze odczucia przy użytkowaniu pojazdów tego typu? Auta te są niszowe w naszym kraju, więc każda Wasza opinia będzie pomocna dla osób poszukujących takich pojazdów. Jeżeli materiał Was zainteresował, subskrybujcie proszę kanał. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję za uwagę.